Dzisiaj niebo nad Kuźnią przykryte chmurami, to jednak gwiazdy w Kuźni się pojawiły. Kapela Pieczarki dzisiaj zagra koncert. Proszę powiedzieć, czy to, co zaprezentowaliście kilka dni temu w Telewizji Polskiej w programie Między Niebem a Ziemią, jest to jakiś początek do kolejnej płyty, którą szykujecie dla wszystkich waszych fanów? Oczywiście. Tam zagraliśmy jedną pastorałkę, taką z regionu Żywiecczyzny, i drugi utwór zagraliśmy Dla Ciebie, kochanie. To była już taka premiera w telewizji nowego naszego najnowszego utworu, który też tu na pewno zagramy na końcu. Każecie sobie swoim fanom długo czekać, bo ostatnia płyta kilka lat temu, więc ten materiał, który będzie, to pewnie będzie wielka bomba. Spróbujemy. No. Przez 10 lat praktycznie produkowaliśmy nasz festiwal, który nazywa się Oscypek Fest. To jest taka nasza impreza muzyczna w Żywcu, organizowana co roku, gdzie powstaje największy sergularski na świecie. Później go oczywiście dajemy na aukcję charytatywną, no w tym roku jak praktycznie co roku, do Jurka Owsiaka. No i zlicytowany tam został za 4000, także działamy tak charytatywnie, oczywiście też jako górole, że pomagamy wszystkim, to jest wiadome. No i tak doszło do tego, że trzeba coś w końcu nagrać, jak się to u nas w dusy coś musi zagrać. No i pojawił się ten nowy utwór, który nazywa się Dla Ciebie, kochanie. Czy górale jakoś tak bardziej wyjątkowo czują tą muzykę w sercu? Tak, bo my jesteśmy takimi ludźmi wesołymi, nie? To się goda u nas, hej, taki wesołość, hej, kozdyną zazdrość, nie? Zawsze się śmiejemy, cieszymy, gramy, z zespołem się no, po prostu dobrze czujemy razem na scenie, jesteśmy bardzo weseli, zgrani. No, to jest taka nasza po prostu chyba wewnętrzność jakaś taka, no, z dziada pradziada. Proszę powiedzieć, jak was odbiera publiczność? Bo na pewno ta publiczność zmienia się, są różne przekroje wiekowe. Jest zapotrzebowanie na muzykę folkową i góralską? Tak, no 25 lat temu, ja już, bo w przyszłym roku będziemy mieć 25-lecie, jak zaczynaliśmy ten boom taki folkowy, jesteśmy prekursorami muzyki folkowej, czyli połączonej jakiejś nowoczesności z tą tradycyjnością. No to pamiętam, że też ludzie mówili, a to się nie przyjmie, to jest jakieś takie coś takiego dziwnego. No jak zaczęliśmy grać, dostaliśmy za pierwszą płytę złotą płytę, sprzedaliśmy około 100 tysięcy sztuk płyty. Na tamte czasy to teraz chyba po piątna platyna. I wtedy to się właśnie zaczęło. I przez te 25 lat, jak się to kręciło, no jest zawsze jakaś taka sinusoida, nie? Raz wyżej, raz mniej, ale cały czas jest jakby na topie ta muzyka. I mi się wydaje, no jesteśmy Polacy, jesteśmy to słowiańska dusza w nas też tkwi, nie? Także my lubimy śpiewać, melodyczne takie tematy i to mi się wydaje już nigdy chyba nie przestanie ta Polska tym żyć, taką muzyką folkową. Koncertujecie w Polsce, także za granicą, jak Polonia Amerykańska przyjmuje. Ona bardzo chętnie słucha polskich wykonawców, a pewnie jak jest już zespół góralski, to już szczególnie. No wszędzie, no bo po prostu na świecie ci ludzie, którzy wyjechali z Polski, zawsze tęsknią za tym krajem. No i oczywiście jakaś nuta pojawi, już nie powiem tam góralska, śląska, jakakolwiek nutka nasza, jakaś tam ludowa, no to ludzie płaczą, ludzie są wzruszeni, ludzie pamiętają. To są takie sentymenty w nas Polakach. Nie, nieważne, czy jesteśmy rozsiani w Wenezueli, w Polsce, w Tajlandii, gdziekolwiek, zawsze ci Polacy to mają to w sercu i mi się wydaje, że to też tak będzie cały czas.
Zapytam trochę przewrotnie. Kiedy nowa płyta? No, teraz jak mamy singla, mi się wydaje, w styczeń, luty, no to gdzieś tak w połowie roku na pewno się ukaże. O czym będą piosenki? No, oczywiście jak zwykle o miłości. Winka Nalej, pierwszy tytuł, wiadomo, hit wtedy 25 lat temu. Później były oscypki, czyli to, co nas otacza, nie? Czyli oscypki, muzyka, śpiew, tańce, biesiady. No to co właśnie na tej dusy po prostu gra. Fest to jest taka promocja żywiecczyzny, promocja tego folkloru. Jak udaje się wam to ciągnąć, pomimo tego, że jeszcze koncertujecie? Dokładnie, no to tak jak mówiłem, zajęliśmy się bardziej tym festiwalem, bo on już ma teraz 11. edycję. No i pamiętam, jak robiliśmy pierwszy sezon, on tam miał 20-30 centymetrów, teraz jest metrowy praktycznie. I tak samo, na pierwszej edycji imprezy było 500 sztuk ludzi, a teraz jest 15 tysięcy. No to także z roku na rok się to rozwija i my promujemy poprzez tą imprezę i oscypki, naszą tradycję, kulturę. No i oczywiście też muzykę, bo grają zespoły folkowe i oczywiście nasi, jak my to mówimy, gwiazdy, nasi przyjaciele sceny, tam załóżmy Ira, Artur Gadowski, tak jak ostatnio, Jam i tak dalej, i tak dalej. Oscypek Fest to lipiec, tak? Czyli jest jeszcze czas, żeby zaprosić. Tak, no zapraszamy oczywiście. W tym roku 11. edycja, w tamtym roku był ten jubileusz metrowy, gdzie mieliśmy Oscypek. 9-10 lipca zapraszamy do Żywca, Oscypek Fest. W pierwszy dzień zrobimy 40-lecie naszych przyjaciół z zespołu, czyli Kombi będzie miał 40 lat, a w drugi dzień zapraszamy Kult, no bo Oscypek kultowa impreza, więc coś musi być kultowego. Kult na finał. Pytał o muzykę, ale zapytam fachowca od oscypków, jak rozpoznać dobrego oscypka, nieoszukanego? Już od oscypków nie jestem, bo my tego nie produkujemy, my to znaczy promujemy, i ten, ale widziałem jak nasi właśnie, bo mamy swoich tych górali, baców, którzy to po prostu produkują, no my tam tylko swoje rączki wkładamy i patrzymy, nadzorujemy, no to widzimy, no po prostu no musi być najlepiej 100%, żeby było z mleka owczego, nie jakieś tam pirackie, już tam domieszki, pół na pół, 60-40, bo taka jest procedura unijna, tylko musi być najlepiej 100% oscypek owczy, który jest wyrabiany od maja tylko do września, jak gdzie indziej spotkacie w innych terminach te oscypki. To nie są oscypki, bo nie ma prawa po prostu, owca się wtedy doić, nie ma prawa być mleka. Więc najlepiej od maja do września górolski oscypek 100% owczy. Pozdrawiam was, kochani, Kuźnię Raciborską, wszystkich dookoła, pieczarki was kochają, tak jak utwór dla ciebie, kochanie, dla was, kochani, gromy, śpiewamy, trzymajcie się z Panem Bogiem, hej!